Miasto skrywa więcej. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jakie sekrety znajdują się pod powierzchnią ulic? O tym dowiecie się w pierwszym odcinku Gazownictwa bez tajemnic. Pod jezdniami, chodnikami i trawnikami kryje się niewidoczna, ale kluczowa dla naszego codziennego życia infrastruktura gazowa. W polskiej spółce gazownictwa dbamy o zachowanie bezpiecznej dystrybucji gazu poprzez monitorowanie stanu technicznego sieci gazowych znajdujących się pod ziemią. Panowie, co wy tu robicie? Kontrola dywanowa. To metoda monitorowania stanu technicznego sieci gazowej. Kontrola dywanowa to nie tylko pobieranie próbek powietrza, ale również ocena stanu technicznego gazociągów i przyłączy. Przeprowadzamy ją jedynie w sprzyjających warunkach pogodowych. Panie Piotrze, proszę opowiedzieć, jak to realizujemy. Kontrola jest wykonywana przez specjalny samochód wyposażony w specjalistyczny sprzęt do pomiaru obecności metanu. Pojazd wyposażony jest w specjalne czujniki. Nasz operator ma podgląd na to, jaki jest stan szczelności gazociągów pod powierzchnią. Aparatura na bieżąco wykonuje analizę i przekazuje raporty do systemu. Nasza flota pojazdów poruszająca się z prędkością nieprzekraczającą 20 km na godzinę jest wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia do kontroli dywanowej. Nasze mapy w komputerach przenośnych prowadzą nas wzdłuż sieci gazowych, zapewniając pełną kontrolę nad każdym centymetrem sieci. A kiedy napotykamy na coś niepokojącego, działamy natychmiast, informujemy pogotowie gazowe i zabezpieczamy to miejsce. Kontrola dywanowa. To dla waszego bezpieczeństwa.